Tak będzie wyglądała najnowsza inwestycja w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu. To pawilony dla nosorożców indyjskich. Nowe budynki i nowy wybieg powstaną w miejscu, gdzie jeszcze kilka tygodni temu teren zamieszkiwały żyrafy, a teraz rozpoczęły się już tu prace budowlane. Wewnątrz będą miały basen z ogrzewaną wodą i na zewnątrz będą miały basen taki z wodospadem. I oprócz tego jeszcze taki prysznic im tutaj zamontujemy na baterie słoneczne i one sobie będą, naciskając pyskiem, będą go sobie same uruchamiać. Dwa nosorożce indyjskie pojawią się w ogrodzie dopiero po zakończeniu inwestycji, czyli latem 2012 roku. Każdy z nich będzie miał oddzielny pawilon i wybieg. Zdecydowanie wolą samotność niż życie w stadzie, nawet rodzinnym. A to już nowy, nietypowy wybieg dla małp, wyjców czarnych. Dlaczego nietypowy? Bo łączy klatkę z wolno stojącym drzewem za pomocą drewnianej ścieżki. A to oznacza, że małpy niczym nieskrępowane będą mogły hasać po drzewach, bo już we wrześniu takie ścieżki połączą jeszcze kilka drzew. To są małpy spokojne, rzadko skaczące i dlatego możemy sobie pozwolić na takie właśnie, na taką formę ekspozycji. Wyjce czarne nie skaczą po gałęziach drzew jak wiele innych gatunków małp, raczej po nich chodzą. Dzięki temu nie grozi ucieczka na drzewo niepołączone ścieżką. Nie ma więc problemu z szukaniem małp po całym terenie zoo.